musi być poddanie, Filip! Filip, Fran Wiszniewski, WWF Walki według Filipa. Ze mną organizator Gali Krwawy Sport 6, Łukasz Głowacki, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. No, przede wszystkim moje gratulacje. Ja bywałem na poprzednich edycjach tej gali. Nie wiem, jak to nazwać, bo to jest reinkarnacja, powrót, czy jeszcze jakiegoś innego... Return to the game. Wracamy do gry, ale wracamy do gry... Nie z zdwojoną siłą, tylko z dziesięciokrotno zdwojoną siłą, czyli razy 20, jak widać po wszystkim, tak? Nowy włodarz, nowe aspiracje. Postaramy się namieszać w świecie sportu walki. Ja chciałbym zapytać o genezę. Skąd pojawił się pomysł przejęcia tego wszystkiego? Ponieważ no jest to gala dosyć brutalna, ale jak widać, to tutaj zażarło w tym Włocławku. Publiczność doskonale reagowała na to, co działo się tutaj w oktagonie. Skąd pomysł, aby gdzieś tutaj wziąć się za to? Pomysł zrodził się z tego, że wzięliśmy... Z Arturem dogadaliśmy się co do sprzedaży tego krwawego sportu. No i stwierdziłem, że fajnie by było coś na tej hali zrobić, jakąś fajną galę. Oczywiście wszystko to mnie mega zaimponowało, ponieważ myślałem, że to będzie troszeczkę mniejsze, troszeczkę mniej pracy, tak? Jest to ogrom pracy, która właśnie teraz, jak widzisz tutaj w koło, wszyscy gratulują. Takiego przedstawienia tutaj nie było, w ogóle nie było tutaj, i jako krwawy sport to jest najlepsza edycja. Szukając oczywiście pozytywów, zauważam też mały negatyw. Ja bym chciał po prostu wyjaśnić, co się stało tak naprawdę z Fidzikiem. Na portalu mojego kolegi Kevina Nowackiego na MMA Fizz pojawił się wpis, iż on był na ważeniu, a tutaj nagle okazało się, że on nie zawalczy. Jaka jest geneza i jak szybko udało wam się znaleźć Kojota, który no, doskonale się pokazał? Nie Kojota, tylko innego kolegę. To mój błąd. To był błąd. Tak. Fidzik był u nas, był tutaj też na hali. No kurde, stres go zjadł, problemy zdrowotne, tak mi się zdaje, ponieważ pojechał do szpitala na badania i co, no tyle, życzę mu powrotu do zdrowia i to właśnie pokazuje na tym, że jesteśmy mega profesjonalni, potrafiliśmy w ciągu tych 2-3 godzin, no to nie były nawet 2 godziny, zorganizować zawodnika, który w stanie był przyjechać do nas ponad 100 km, wyjść do walki, dać bardzo dobrą walkę. To nie było to, że ktoś tutaj się podłożył, czy ktoś wyszedł, dostał ciosa i leżał, tylko naprawdę był wyrównany pojedynek. Ja tutaj w ferworze wywiadu widziałem bodajże 3 walki w całości, natomiast pan jako organizator jest tutaj na uprzywilejowanej pozycji, aby gdzieś tutaj wyróżnić tych najmocniejszych, tych największych na tej gali. Ja mam wrażenie też, że Dimitro Topal to jest taki zawodnik nieoczywisty, bo wchodzi zapaśnik i pokonuje, nokautuje karatekę. Tak. Powiem szczerze, jak przyszedł do mnie, rozmawiałem z jego trenerem Jurim, bardzo pozdrawiam Juriego z Mogilna, to bardzo się zdziwiłem, ponieważ ten chłopak jest, malutki, tak? Warunki fizyczne ma takie mega małe i po prostu mówię, Boże, co tutaj się będzie działo? Kurde, w klatce się okazało, że ten chłopak to jest, maszyna, pokazał naprawdę dobrą walkę. Czy jego tutaj będziemy starali się jeszcze zakontraktować ponownie? Oczywiście, jak najbardziej. Dał dobrą walkę, dał dobre widowisko przy tych swoich rozmiarach, gdzie polski ninja miał dużą przewagę, nawet utytułowaniem, tak, swoim. Pokazał naprawdę mega widowisko, więc jak najbardziej będziemy rozmawiać teraz o kolejnej walce, tylko ja muszę troszeczkę odpocząć. To był powrót z dużym przytupem. Ja widzę tutaj bardzo duży potencjał, bo zaangażowało się w to wiele naprawdę wybitnych postaci, jeśli chodzi o wszechstylową walkę, wręcz jak Różal, czy też osoby z troszeczkę innego świata, jak Konserwator, który prowadził ważenie, oraz
studio. Na ile wy jesteście dzisiaj w stanie ocenić ten sukces już teraz, a też przechodząc do kolejnej gali? Czy już są takie zakusy? Sukces jest naprawdę mega. Mega sukces. Mam nadzieję, że ludzie ci, co byli tutaj na miejscu, po prostu wyszły im oczy, opadły szczęki. Tak było, bo nigdzie nie przyszedłem, każdy mi tylko kibicował, powiedział, Boże, takiego czegoś jeszcze nie widzieli tutaj. No scena, jak widzisz, robi wrażenie, wszystko robi wrażenie. Na mnie tak samo, gdzie ja jeżdżę, naprawdę po dużo gal biorę, objeżdżam z zaplecza w narożnikach, tak, jako też sponsor firma Asura, którą mam, więc no kurde, co mogę powiedzieć? Mega robota jest zrobiona, na każdym razem teraz będziemy próbowali zrobić jeszcze lepsze wrażenie, jeszcze lepsze efekty, ponieważ ja cały czas się uczę. Mamy już tutaj fajny koncept na ring, który zrewolucjonizuje. Będziemy jedyni chyba na świecie, który będzie mieli taki ring. Już są przymierzone, mamy jakieś tam wstępne grafiki, nie możemy na razie ujawniać. Wakacje, wiadomo, chcemy zrobić nad morzem, czyli taką summer edition. Bardzo chętnie się wybiorę. Zapraszam. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No kurde, wow. To ja jeszcze zapytam, bo to wszystko wygląda naprawdę wow, tak jak pan powiedział. Natomiast po tych wszystkich perypetiach, które działy się z Krwawym Sportem od ostatniej gali, czy nie... Zostaw mi jedno. Głodny jestem. Czy nie było takiego... Mogę? Na wizji? W porządku. Człowiek głodny, musi zjeść po gali, po dobrze wykonanej robocie. To jest chyba pierwszy posiłek od wczoraj popołudnia. Spałem tylko 4 godziny, żeby to wszystko przygotować, także oficjalnie, normalnie. Na wizji. To kontynuując moje pytanie, czy po tych wszystkich perypetach Krwawego Sportu nie było obaw, że ta cała praca piękna z oprawą, z zawodnikami, będzie swoistą wtopą, jeśli chodzi o sprzedaż biletów i pay-per-view? Zrobiliśmy mega, mega fajną reklamę. Za... może tak to gdzieś odłożę. Nie ma problemu. Było w to zaangażowane, żebym nie skłamał, około 100, 200, ponad 100, 100, około 200 ludzi we wszystko. Reklama poszła, miejsca byliśmy, wysprzedaliśmy wszystkie prawie miejsca. No hala była pełna, cena biletów była mega, mega atrakcyjna dla wszystkich, żeby pokazać po prostu, że można halę zapełnić, tak? No co mogę powiedzieć? Jakbyśmy dali dużą cenę, to ludzie by się wystraszyli, daliśmy cenę taką na każdą kieszeń, tak? Ja nie jestem człowiekiem, który chce zarobić w 5 minut, tak? Umie poczekać, umie wszystko zorganizować tak, że teraz po prostu nie dołożyłem, ale jest fajnie, tak? Właśnie na taki deserek mi starczy. Potem z tego deserka będzie torcik, a potem będzie torcik i szampan. Wedlowski. Także... Wedlowski, tak. Nie, Wedlowski. To ja na koniec. Otcowy, lubię otcowy. O. Wieńcząc te gale, bo pojawił się tutaj Różal, biorąc pod uwagę pańskie stosunki i przyjacielskie, i też jako pan tutaj organizator, jaka jest szansa, że Marcin pojawi się nie tylko tutaj w kulisach, w narożniku, ale w klatce, czy w tej arenie walk, o której pan mówił przed chwilą? Tak, nie wiem, czy słuchałeś mojego wywiadu wcześniejszego i Marcina wywiadu, który już krąży po internecie, który jest mega hitem. No szczerze powiem, 400 albo 500 wiadomości do odpisania z różnych portali. Odpiszę pewnie w przyszłym miesiącu, bo nie zdążę. Tak, jest rozmowy, prowadzimy rozmowy z Marcinem. Marcin chce zawalczyć dla Krwawego Sportu, ponieważ on się wywodzi z tej dyscypliny. No i co mogę powiedzieć? Tak, Marcin zawalczy w którejś edycji naszej, nie wiem czy w następnej, czy w jeszcze jednej, ale na pewno jest piątka przybita, będziemy siadać do stołu i rozmawiać konkretnie już. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że powróci Różal, że wy pewnie powrócicie do Włocławka. Tyle dzisiaj. Organizator Łukasz Głowacki, pięknie dziękuję za poświęcony czas. Piąteczka, pozdrawiam.